od dawna był jednym z najlepszych dziennikarzy politycznych w tym kraju, a książka, dzięki której się dzisiaj znaleźliśmy, winduje go naprawdę do bardzo, bardzo ścisłej czołówki dziennikarzy politycznych w Polsce. Ci z Państwa, którzy czytali tę książkę, to wiedzą. Ci z Państwa, którzy nie czytali, mają tą przyjemność dopiero przed sobą. No, ja nie czytałem takiej książki, przyznam się szczerze. Nie czytałem książki, która tak bardzo głęboko wchodzi w mechanizm władzy i tak bardzo głęboko odsłania kulisy polityki. To jest tyle miłego, co miałem do powiedzenia na Twój temat. Zacznijmy więc, proponuję taką formułę. Ja chętnie z Kamilem pogadam, chociaż przyznaję szczerze, że dosyć często ze sobą gadamy na co dzień. Jeżeli Państwo macie jakieś pytanie, proszę podnieść rękę od razu i od razu możemy przejść do pytań z sali, bo w ten sposób Kamil będzie mówił o tym, o czym Państwo chcecie, żeby mówił, a nie o tym, o czym ja chcę mówić, żeby mówił. Więc Kamil, zacznę od pierwszego pytania. Opowiedz proszę o kulisach tej książki. Czy politycy, z którymi rozmawiałeś, wiedzieli, że będziesz używał tych słów potem? Czy wiedzieli, że z tego ma powstać książka? I w jaki sposób się przekonuje polityka do tak szczerej rozmowy i do powiedzenia tak szczerych rzeczy? To na początku chciałem powiedzieć, że ta książka to, przyznaję się bez bicia, to nie był mój pomysł, tylko był to pomysł wydawnictwa. I tu chciałem oddać cześć Robertowi Kosowskiemu i Marcie Stremeckiej z wydawnictwa Czerwone i Czarne, którzy odezwali się do mnie jesienią zeszłego roku i zaproponowali mi tę książkę. Pierwsza myśl była w ogóle taka, że spotkam się, bo wypada, ale nic z tego nie będzie, dlatego że no, czasu było strasznie mało. Znaczy oni mi nakreślili horyzont czasowy półroczny właściwie, siedmiomiesięczny, w którym ta książka miała powstać. Ale ponieważ był to między innymi Krasowski, który uważam jest jednym z lepszych publicystów politycznych w tym kraju, napisał kilka naprawdę dobrych książek, kilka fajnych książek wydał, mam je wszystkie na półce, no to stwierdziłem, że się zastanowię. Tydzień myślałem, nie spałem, konsultowałem się z żoną, która tutaj siedzi, bo też zdawaliśmy sobie sprawę, że, a ponieważ mam małe dziecko, że to na nią spadnie spora doza odpowiedzialności za opiekę nad naszym małym synem w trakcie pracy. Ale ostatecznie się... Tak, dziękuję Ci bardzo, kochanie. Dziękuję Ci bardzo, bo dzięki Tobie, bez Ciebie tej książki by nie było. I powiedziałem tak. I od razu sobie nakreśliliśmy taką wstępną formułę tej książki, to znaczy myśmy na początku nie byli pewni, czy nam będzie, czy będziemy dawać nazwiska, czy nie, to znaczy na początku uznaliśmy, że część nazwisk pewnie się pojawi, część nie, natomiast... Ale mówisz o rozmówcach. Mówię tak? o rozmówcach. No, zapytam cię od razu, przepraszam, okay. Że przerywam, ale zapytam cię od razu, czy gdybyś miał... powiedział wszystkim swoim rozmówcom, że ich nazwiska się pojawią. To właśnie, nie, ta książka by nie powstała. Ta książka by absolutnie nie powstała. I też szybko uznaliśmy, dlatego po moich wstępnych jakichś rozmowach z potencjalnymi rozmówcami, no było jasne, że oni pod nazwiskiem nie wystąpią. Jakby, no, nie ma tu nic dziwnego. No, jakby dla nas kluczowe były historie. Dla nas kluczowa była ta druga, trzecia warstwa, która się kryła pod tymi historiami, które my być może znamy, ale nie do końca wiedzieliśmy być może, co się za nimi kryło. I właściwie pierwszego dnia już po rozmowie z wydawcami zadzwoniłem do pierwszej osoby. Pewnie, no powiem tak, no mam wrażenie, że w ogóle hasło książka trochę otwierało mi drzwi. To znaczy, bo po pierwsze, no jednak do paręnaście lat uprawiam ten zawód i od właściwie 18 lat zajmuję się zawodowo polityką, więc ja jednak większość moich rozmówców znałem i to od lat. I poznawaliśmy się też w czasach, kiedy relacje pomiędzy politykami a mediami były też zupełnie inne niż dzisiaj. One, powiedziałbym, były quasi-normalne. Quasi-normalne w tym sensie takim, no, profesjonalnym. I mam na myśli również polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc pewnie ten aspekt ułatwił. Po drugie, rzeczywiście hasło książka. Mam wrażenie, że parę osób
było wręcz podekscytowanych perspektywą rozmowy do książki, zwłaszcza, że obiecałem tę zasłonę bezpieczeństwa w postaci anonimowości. Powiedziałem wprost, rozmawiamy do książki, książka ukaże się przed wyborami, no dlatego, że po prostu zainteresowanie polityką przed wyborami jest większe. Zresztą no, parę osób mi zarzucało już po ukazaniu się tej książki, że no właśnie ta książka miała się ukazać przed wyborami, żeby walnąć w PiS, ale to jest tak jakby mieć pretensje do sprzedawcy kukurydzy na plaży, że przychodzi ze swoim towarem w lipcu, a nie w styczniu. No tak mniej więcej bym to porównał, ale żeby było jasne, to jest to, co Robert Krasowski mi powiedział na pierwszym spotkaniu, że on... To nie ma być książka pisożerna w założeniu. To miała być książka, która miała ukazać drugie, trzecie dno polityki, czyli to, co mnie interesuje w ogóle w polityce. No i też Krasowski mi powiedział, że wybrali mnie, dlatego że wiedzą, że tak zwany prawicowy dziennikarz nie byłby w stanie napisać tej książki, dlatego że większość tak zwanych prawicowych dziennikarzy dzisiaj jest finansowo, egzystencjalnie uzależniona od partii rządzącej. Więc jakby to było oczywiste. Natomiast odpowiadając wprost na twoje pytanie, tak, każdy z rozmówców wiedział, że wypowiada się do książki, wiedział, że te słowa się ukażą i część osób zgodziło się na nagrywanie, co bardzo mi ułatwiało pracę, ale część się nie zgadzała na nagrywanie, co znacząco mi utrudniało pracę, dlatego że musiałem ręcznie jednak notować to, co usłyszałem, co też oczywiście zaraz po takiej rozmowie musiałem usiąść do laptopa, żeby to wszystko spisać, żeby to nie wyparowało też z pamięci, bo wiadomo, że notatki są dosyć ułomne, tak bym powiedział. Było kilka osób, które musiałem kilka miesięcy przekonywać przez pośredników jakichś i to się udawało. Jedna osoba w ogóle nie odpowiedziała na prośbę o kontakt, a druga osoba, no oczywiście nie powiem kto, ale to była akurat osoba, którą ja znałem dość długo, która w pierwszej rozmowie się zgodziła pogadać do książki, a zwodziła mnie kilka miesięcy. I po pewnym momencie już to było tak groteskowe, że ja spytałem tę osobę, no dobrze, jak pan niech pan powie wprost, że pan nie chce. Nie, ja chcę, tylko... Nie mogę, bo tutaj... I zawsze było tak, że dzwoniłem do niego, on odzwaniał na przykład po 3 godzinach i akurat zawsze był w pociągu i nie mógł rozmawiać. Czyli dzwonię do pana, bo nie mogę z panem rozmawiać. Mniej więcej tak to wyglądało, więc jakby zrezygnowałem z rozmowy z tą osobą. Żałuję. Natomiast no i było parę osób, które no, naprawdę się zdziwiłem, że się zgodziły. Ale też to mnie zaskoczyło, bo jeden z bardzo ważnych urzędników, z którym spotkaliśmy się nie w żadnym urzędzie, tylko w siedzibie pewnej zaprzyjaźnionej fundacji. I to jeszcze było spotkanie na hasło, wiesz, na zasadzie pawiany wchodzą na ściany, odzew i tak dalej. Powiedział mi, że on się konsultował z kolegami z partii, czy ze mną rozmawiać. Więc jakby wiedza o tym, że ta książka powstaje, no ja też go pytam, to nie bał się pan, że jak ta książka się ukaże, nie, ja wolałem się tu skonsultować z zaufanymi kolegami i tak dalej. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Powiedz teraz, książka, już pan oddaję głos za chwilę, ta książka już się ukazała, ile jest na rynku w tej chwili, miesiąc? No będzie 9 września będzie miesiąc. Czyli prezes i wszyscy jego ludzie już przeczytali książkę. Jakie są reakcje? Co słyszysz teraz? Nie wiem, słyszałem, że prezes raczej czyta Grochole niż Dzióbkę, więc... To prawda. Ale jakie słyszysz reakcje w tej chwili z PiS-u? Co mówią ludzie, którzy nie bohaterowie książki, tylko politycy PiS-u, którzy ją przeczytali po prostu? To mogę akurat ujawnić jeden przykład, bo ostatnio wydawcy Sonet Opinie z naszego programu publicystycznego chcieli zaprosić jednego z ministrów z kancelarii prezydenta i on powiedział, że z pełnym szacunkiem do pana redaktora Dziubki, ale jestem po lekturze i no, moja obecność w tym programie nie służyłaby ani mi, ani mojemu pryncypałowi. To po pierwsze, ale
wiesz, to zależy, gdzie przyłożę ucho. Generalnie, jakby zacytuję człowieka, który był jednym z bliskich współpracowników, ale takim na zapleczu, że jakby raczej nie znacie w ogóle nazwiska tego człowieka, premier Beaty Szydło, który się do mnie odezwał niedawno. Powiedział, że gratuluję książki, że oddałem klimat i on był blisko i jakby uważa, że zrobiłem świetny research i to była jedna z najważniejszych dla mnie recenzji, powiem szczerze, bo ten człowiek był naprawdę bardzo blisko. I powiedział, że on widzi, że reakcja PiS-u jest generalnie jedna. Zamilczeć. Tak? Reakcji z PiS-u właściwie nie ma. To znaczy widziałem reakcję pana Fogla, który napisał, że Dziubka wciska ludziom książkę opartą na anonimach, ale nie odniósł się w ogóle do żadnych merytorycznych kwestii, tylko do takiej kwestii. Generalnie jest milczenie, no ale też mam dużo miłych sygnałów. Też od ludzi, którzy w tej książce wystąpili, bo przecież oni nie wiedzieli, jak ta książka będzie ostatecznie wyglądać. No jeden z... I to będzie pewnie miła dla ciebie informacja, może nie, jeden z bohaterów mojej książki zadzwonił, powiedział, że przeczytał, że gratuluje, tylko teraz mnie prosi o kulisy Onetu. Także nie wiem, co ty na to. Nie. Nie zgadzam się. Proszę bardzo, pytanie. Dzień dobry. Jasne. Czy słychać mnie? Słuchaj. Ja mam pytanie, czy co kierowało rozmówcami? Jakaś niemoc, frustracja, może chęć wygadania się jako anonim? To jest bardzo fajne pytanie, bo jakby to, moment, kiedy zaczynałem pracę nad książką, to była jesień zeszłego roku i politycy PiS-u byli w zupełnie innych nastrojach niż są dzisiaj. Zwłaszcza po dzisiejszym sondażu Kantara, w którym mają 37%. Natomiast wtedy to był taki moment, że pisowcy byli pogodzeni właściwie z utratą władzy, bo żaden sondaż wówczas nie tylko nie dawał im większości samodzielnej, ani większości z Konfederacją, ale w ogóle nie dawał im większości w żadnej konfiguracji. Więc jakby byli wtedy pogodzeni z utratą władzy za niespełna rok. I ja wszedłem w tę szczelinę i pewnie to mi ułatwiło w ogóle jakby dotarcie do nich i uzyskanie od nich ciekawych rzeczy. Po drugie, no, obóz władzy jest wewnętrznie dość mocno skonfliktowany ze sobą, więc to są kolejne szczeliny, w które można wchodzić. Myślę, że też po pewien dystans do pewnych wydarzeń, dystans czasowy, też ułatwił mi rozmowę na temat tych wydarzeń, na temat, nie wiem, no, rozmawialiśmy w 2023 roku o wydarzeniach, nie wiem, sprzed 3-4 lat. I to pewnie też ułatwiało rozmowy, bo już być może nie było takich emocji dotyczących tego tematu. No, jakby naprawdę łatwiej jest rozmawiać z perspektywy czasu o takich wydarzeniach, niż próbować łapać na gorąco. No, trzeba by zamienić się w kamerę przemysłową i to po prostu wszystko rejestrować. Więc, ale jakby to pytanie o motywację jest ciekawe, bo ja kilka razy już słyszałem w trakcie promocji i ja zawsze mówię, że pewnie też sympatia do mnie, no bo jak mówię, no jakby sporą część ludzi ja po prostu znam, nawet jeżeli dzisiaj jakby może się wydawać, że politycy PiS-u nienawidzą dziennikarzy, co pewnie w części jest prawdą, natomiast no jakby no jesteśmy ludźmi i po prostu też się znamy, ale tak generalnie a propos tej motywacji, to powiem szczerze, że ona aż tak mocno mnie nie interesowała. To znaczy ja też miałem wrażenie, że wielu ludzi wręcz, jak tak rozmawialiśmy, to wręcz przypominali sobie pewne rzeczy, wręcz się uśmiechali, tak, bo po prostu pewne sytuacje im się odtwarzały i też jakieś wspomnienia i to było też dla nich, myślę fajne doświadczenie, więc jakby myślę, że to byłaby odpowiedź na pana pytanie. A kontynuując, już sekundkę, już pani oddaję głos, korzystam z przywileju prowadzącego i follow-up do pana pytania, ciąg dalszy. Wiesz dobrze, wiesz 100 razy lepiej ode mnie, że informacje o awanturach w PiS-ie i o aferach w obozie władzy najczęściej wychodzą z tego obozu władzy, bo kto ma wiedzieć, co się tam dzieje? Ci ludzie wiedzą, co się tam dzieje. I że to politycy PiS-u są przeważnie informatorami w tych sprawach. Czy ty uważasz, że motywacją niektórych, przynajmniej z twoich informatorów, była chęć dźgnięcia kogoś w obozie władzy innego? Z pewnością tak, ale to jest istotne, bo w tej książce, ci, którzy przeczytali to wiedzą, właściwie nie ma mojej narracji. Tak? Moja narracja się czasem pojawia w pytaniach. Pewnie to też
jakby trochę przyspieszyło w ogóle proces tworzenia tej książki, biorąc pod uwagę dość krótki czas, ale to też był pewien eksperyment. Wydaje mi się, że udany, biorąc pod uwagę to, jaki feedback dostaję po prostu zewsząd, że te książki się dobrze i szybko czyta. Natomiast przepraszam, bo głupie, czy uważasz, że zapomniałem pytanie. Czy uważasz, że odnotowuję, nie pamiętasz pytania naczelnego, czy uważasz, że motywacją przynajmniej niektórych swoich rozmówców była część rzucenia granatu do własnego obozu? To jest istotne, natomiast bo to nie jest tak, że jakby to nie jest, ta książka nie jest zbiorem chlapnięć konkretnych polityków, dlatego że ja te historie, część z nich znałem i część wiedziałem, że to jest prawda, ale ja część też musiałem zweryfikować, bo zwłaszcza te najbardziej krwiste. I też wiele historii się w tej książce nie znalazło, dlatego że ja na przykład nie byłem w stanie ich zweryfikować. Oczywiście w tej książce są plotki, bo polityka też żywi się plotką i też plotka czasami ma wymiar polityczny i ma znaczenie polityczne. Tak? Moja ulubiona, jakbyście Państwo posłuchali a propos kulisów Onetu, jak Kamil Dziubka, Andrzej Stankiewicz, Andrzej Gajcy siadają i zaczynają plotkować, no to jest najciekawsze. Tak, tak. I Bartek wtedy przychodzi, no dobrze, no, tylko może czytelnicy Onetu by się o tym dowiedzieli. No Bartek, no niestety, no nie. Więc tak, na pewno to była też motywacja. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no ten obóz jest dość mocno podzielony. Wiadomo, że gradacja przeciwnika jest jasna. Przeciwnik, wróg i sąsiad z tej samej listy. Więc jakby tak, to było dość naturalne. Proszę bardzo. Pytasz o konkretne sprawy i konkretne osoby, więc się zastanawiam, czy twoi rozmówcy wcześniej pytali ciebie o swoich poprzedników, co oni mówili na temat, nie wiem, Zbigniewa Ziobry, nie. Na temat prezydenta, na temat tego, jak wyglądała praca w kampanii z Beatą Szydło, dlatego że to są też, na pewno rozmawiałeś z pierwszymi garniturami, te osoby interesowały cię najbardziej, dlatego że to są osoby blisko powiązane z Prawem i Sprawiedliwością, to są osoby, które zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, to są obecni posłowie, to są ministrowie, więc osoby, które są znane szeroko w przestrzeni publicznej i którym de facto mogłoby zaszkodzić to, co napiszesz i to, co powiedzą. Więc mogliby chcieć weryfikować na początku, co kto o kim powiedział, żeby wiedzieć, gdzie jest granica, której być może nie warto przekraczać. Nie, absolutnie nie. Ja zresztą mi bardzo zależało na tym, żeby zachować, jakby to nazwać, sterylność tych rozmów. To znaczy, ja od razu mówiłem, że ja mówiłem do człowieka, no ja nikomu nie powiem, że z panem rozmawiałem, tak? I tak dalej. I też, ale też panu nie powiem, z kim ja wcześniej rozmawiałem. Ale oczywiście, a propos tej weryfikacji, to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, że jeżeli dowiadywałem się w trakcie pracy nad książką o jakiejś krwistej historii, to właśnie ją weryfikowałem i pytałem, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem twoje pytanie, ale i pytałem, natomiast nie mówiąc, kto to powiedział, ani dlatego, że no właśnie jakby starałem się zachować sterylność i bezpieczeństwo tych. No. Nie. Nie, absolutnie. Nie pytali. Absolutnie nie było takich. Nie było. Ja zresztą, nie, no mówmy, niech pan mówi jak było, po prostu. Jakby to mnie interesowało, prawda? I tylko tyle, a no, opór, powiem szczerze, był przy okazji jakichś naprawdę śmiesznych historii. To znaczy w tej książce się pojawia historia człowieka, no pewnie dla większości Polaków albo kompletnego no-name'a, ale dla ludzi, którzy się trochę interesują polityką, no jest to jakieś małe nazwisko, czyli Mariusz Chłopik, czyli bardzo bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, dlatego że no, wielki bohater poufnej rozmowy. Tak, no jeden z kluczowych, że tak powiem, graczy na poufnej rozmowie, tak bym to nazwał. I to jest człowiek, bardzo bliski współpracownik Morawieckiego, ale jednocześnie człowiek znienawidzony przez Kaczyńskiego. I próbowałem od kilku rozmówców uzyskać odpowiedź na pytanie, co się takiego stało, że Kaczyński tak znienawidził Mariusza Chłopika. Ci, którzy czytali książkę, już znają tę opowieść,
nie będę zdradzał, o co chodziło, ale to sytuacja była absolutnie groteskowa. Znaczy, to historia była groteskowa, świadcząca trochę o tym, jakim człowiekiem jest Jarosław Kaczyński, że potrafi być naprawdę małostkowy przy całym jakby krytycyzmie wobec działalności pana Chłopika. Natomiast pan Chłopik był człowiekiem, który jednak, biorąc pod uwagę kontekst partii, był dla Kaczyńskiego zasłużony, bo pracował przez lata, był dobrym organizatorem, zorganizował na przykład wyjazd Jarosława Kaczyńskiego do Smoleńska po katastrofie. Tego samego dnia załatwił, wyczarterował samolot, organizował ten lot na Białoruś. A mimo wszystko z powodu jakiejś naprawdę błahej historii Kaczyński się go pozbył. I przyznam, że być może też dlatego, że te historie zna dość wąskie grono ludzi, dlatego że ja też pytałem iluś polityków na przykład ważnych, którzy mówili, że no coś było, ale oni dokładnie nie wiedzą co, tak? I być może o to chodziło, ale tak jak mówię, opór był raczej w sprawach śmiesznych, w sprawach pod tytułem takich jak to, czy kto wpadł na pomysł, żeby wyprowadzić wojska na ulicę w trakcie protestów kobiet w 2020 roku. To jeden z bardziej dramatycznych chyba części tej książki, tak mi się wydaje. Tutaj akurat oporów nie było, powiem szczerze, ale pytałem najważniejszych polityków o to, jakby wszyscy potwierdzili, kto wpadł na ten pomysł. Więc jeżeli tak brzmi pytanie, no to taka jest moja odpowiedź, ale co do zasady generalnie, no raczej tych oporów nie było. Powiedz proszę, o Michał, proszę bardzo. Nie. Zresztą nie wiem, czy wiesz, że książki co zasady nie podlegają autoryzacji, bo nie podlegają prawu prasowemu, ale nie. Oczywiście no, czasami się tak robi, na przykład Marcin Kącki, który napisał teraz książkę o Konfederacji, mówi, że autoryzował, chociaż nie musiał, autoryzował bardzo intymne wypowiedzi dotyczące życia osobistego. Ludzi, którzy pod nazwiskiem się wypowiadali. Tak. Ja mam takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, że ona jakby generalnie moja zachęta do przeczytania tej książki jest taka, że ona odkrywa te mechanizmy polityki, których my na co dzień nie znamy i się bardzo często ich domyślamy. I wiadomo, że każdy Polak się zna na piłce nożnej i na polityce. I że jakby wszyscy rozumiemy to stare powiedzenie, że to jest jak z kiełbasą, lepiej nie wiedzieć jak powstaje. Ale jednak jak się tą książkę przeczyta, ja miałem takie wrażenie, że jednak w większym stopniu nawet niż myślałem do tej pory, polityka polska, ale pewnie nie tylko polska, opiera się właśnie na takich zupełnych nieistotnych rzeczach, że to jest często przypadek, że to jest, ktoś poszedł w lewo zamiast w prawo, że polityk naprawdę wstał lewą nogą z łóżka i potem Polska cierpiała z tego powodu. Ta historia o Chłopiku jest bardzo dobrym przykładem tego, o czym mówię. Chociaż tak jak mówię, nie żałuję go w ogóle. Ale jednak ta historia jak wypadł... Wielka krzywda mu się nie stała. Wielka krzywda mu się nie stała, oczywiście. Ale czy ty też masz takie wrażenie i powiedz mi, jak pisałeś tą książkę, myślałeś o poprzednich rządach, którymi się zajmowałeś. Czy masz wrażenie, że ta polityka w wykonaniu PiS-u jest taka bardziej... Jakby konsekwencje są gigantyczne, wszyscy wiemy, ale czy na takim poziomie, jak powstaje ta polityka, że to jest wszystko w sumie żałosne, no takie śmieszne, że tam nie ma nic głębszego w tym. Znaczy, to się sprowadza do pytania, czy polska polityka to jest House of Cards, prawda? To znaczy, wiesz co, jak rozumiem. Nie mamy takich polityków jak główny bohater House of Cards. To jest, po prostu ich nie mamy. Znaczy, nie. Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę żałosne. Ja takie mam wrażenie też po twojej książce. To znaczy, ja właśnie a propos książek Krasowskiego, to ja polecam przeczytać książki, które powstawały dekadę, półtorej dekady temu na temat rządów Platformy na przykład. Daleko od miłości książka o Tusku, ale też była wtedy daleko od Wawelu, o Lechu Kaczyńskim. I tam się wiele schematów rzeczywiście powtarza, z tą różnicą, że wiesz, no, nigdy nikt nie miał takiej władzy jak Kaczyński. I zresztą... Na przykład Trybunał Konstytucyjny. Kaczyński wcale nie miał jakiegoś planu brutalnej rozprawy z Trybunałem w 2015 roku. Jego ośmieliła samodzielna większość. I to potwierdza wielu ludzi, którzy byli blisko Kaczyńskiego, brali udział w pewnych naradach w 2015 roku po zwycięskich wyborach przez PiS. I Kaczyńskiego do brutalności ośmieliła ta samodzielna większość. Tak samo Zbigniew Ziobro nigdy nie byłby ministrem sprawiedliwości, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie miało samodzielnej większości.
Być może Mariusz Kamiński nie byłby znowu szefem służb, nie wiemy tego. Natomiast wiemy, że właśnie pełnia władzy ośmieliła Kaczyńskiego do brutalności i tego, że ktoś ostatnio powiedział, a propos jeszcze tego, że polityka jest sumą, pewnie jest sumą w wielu przypadków, sumą emocji. No Kaczyński, wydaje mi się, że im jest starszy, tym bardziej ulega emocjom. Ale też on na przykład zawsze lubił się, ktoś ostatnio powiedział, że lubi się na przykład brać muchę i wyrywać jej skrzydełka i patrzeć, jak cierpi, prawda? To a propos tego, jak potraktował wielu ludzi, wielu swoich ludzi w PiSie, jak się ich pozbył, ale też wielu przyjął z powrotem. Może to nie jest, nie przyjął ich na pozycję. Im jest starszy, to podobno mimo wszystko łagodnieje, chociaż ja tego nie widzę, ale ludzie twierdzą, że mimo patrząc, wszystko jakby jest coraz szersza ta grupa tych osób, które kiedyś zdradziły, a dostały zgodę na powrót. Patrząc na egzekucje wykonane na listach wyborczych, to jednak to nie jest łagodnie, chociaż powiedzmy od razu, co, że Platforma Obywatelska też wykonała parę egzekucji na listach. No to prawda, ale wiesz co, powiem ci zupełnie szczerze, ja się spodziewałem więcej krwi, dlatego że tak naprawdę prezes układając te listy pochwalił zdradę, ale nie zdradę siebie, tylko zdradę na przykład Jarosława Gowina, dlatego że właściwie prawie wszyscy ludzie, którzy zdradzili Gowina, znaleźli się na listach i mają szansę na mandaty. Ziobrystów właściwie nic im nie zrobił brutalnego. A co pochwalił, pozwalając na umieszczenie pana Mejzy na liście? Bo przecież musiał wydać decyzję w tej sprawie. No tak, znaczy potem schował go na 11 miejscu gdzieś, natomiast też wystawił go do okna pod tytułem TVP, to znaczy no Mejza nie wychodzi z TVP. No ale to właśnie jest pochwała tego, no przecież pamiętam, no Mejza nie dostał się do Sejmu z list PiS, tylko kiedy wziął mandat po śmierci Jolanty Fedak z PSL, od razu poszedł do PiSu. Jakby, no to też musiał być pewnie sygnał, że no opłaca się jednak robić takie rzeczy. Pani Monika Pawłowska, która przecież jeszcze niedawno występowała na, wychodziła na marsze popierające liberalizację ustawy aborcyjnej, dzisiaj przemawia z ambony kościelnej, więc i dostała czwórkę w bardzo dobrym okręgu dla PiS-u. Więc ale Ziobrystom nic nie zrobił. Tam ukarał właściwie osoby, które w 2020 roku przy okazji Piątki dla Zwierząt, te okolice, mu się sprzeciwiły. A potem wróciły, ale zażądały sowitych albo posad, albo sowitych wynagrodzeń i tam parę osób rzeczywiście wyleciało. Natomiast no, jest jeden wspólny mianownik, który łączy listy wyborcze PiS-u z tego roku, sprzed 4 lat, sprzed 8 lat. Zakon PC jest dopieszczony. Tam każdy weźmie mandat, nikt nie ucierpiał, no tam może przesunął o jedną, dwie pozycje, ale generalnie za kompetencje trzyma się dobrze. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać o taką kwestię, ponieważ w przypadku kończących się rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u mówiło się w mediach o zmęczeniu władzą, o takim balaście rządów, afer, różnych innych rzeczy. Czy pan odczuwa podobnego typu emocje teraz? W zasadzie teraz nie. 8 latach. No, w listopadzie zeszłego roku, w grudniu, w styczniu odczuwałem, ale wiosną włączył się inny tryb w PiS-ie. Tak? Wiosną włączył się tryb przetrwania, dlatego że oni uważają, że jak stracą władzę, to po prostu po pierwsze nastąpią brutalne rozliczenia, a po drugie nie wiem, rodziny stracą pracę i tak dalej. Dla nich to ma znaczenie egzystencjonalne. To znaczy, jak Platforma traciła władzę w 2015 roku, oczywiście to było bolesne dla Platformy, ale dla nich to nie był koniec świata. Mam wrażenie, że dla PiS-u, przy ludzi tak no, poniżej tej wierchuszki, tak, no bo jakby ci sobie jakoś poradzą, chociaż niektórzy być może mogą się spodziewać zarzutów prokuratorskich. Dla tych gdzieś tam w dalszych szeregach, w dalszych rzędach, no to będzie trudne, dlatego że tam często całe majątki powstały po 2015 roku. Natomiast to jest ciekawe o tyle, że rzeczywiście ja rozmowy przeprowadzałem listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, zasadniczą część, jeszcze robiłem małe dogrywki w kwietniu i w maju. I próbowałem się jeszcze z dwiema, trzema osobami umówić jeszcze raz z ludźmi, z którymi rozmawiałem na początku i już nie byłem w stanie się umówić.
więc mimo że bardzo chętnie rozmawiali listopad, grudzień, to jak mówię, w PiS-ie się włączył zupełnie inny tryb. Kampania, sztab, prawda, musimy zachować władzę, bo musimy przetrwać, więc być może zmęczenie było. Na pewno PiS jest zmęczony władzą, ale też ten, moim zdaniem, to zmęczenie się bilansuje strachem i też chęcią zachowania status quo. W książce przedstawione jest kilka perspektyw, a jak pan uważa, czy Kaczyński działa bardziej ad hoc, czy ma jakąś przemyślaną strategię, czy jest już tak odklejony od rzeczywistości, że słucha się tylko tego, co ktoś mu doniesie? Mam na myśli na przykład tę scenę, gdzie on chodzi po gabinecie, co on ma do Leszka, w jakim stopniu to tam jest jeszcze kontakt z rzeczywistością? Nie, no, znaczy ten kontakt na pewno jest ograniczony w pewnym sensie, no bo jak człowiek przez dekady właściwie jest wożony samochodem, nie robi właściwie sam zakupów, życie jest zorganizowane przez kogoś, nawet włącznie z urlopami, którą spędza z podwładnymi z partii, no to pewne odklejenie na pewno jest, ale to też nie jest tak, że Kaczyński nie wie, co się dzieje, doskonale wie, co się dzieje, ale też to jakby wszędzie, w każdej z tych tez jest trochę prawdy, bo Kaczyński na pewno jest strategiem. Ktoś tam z moich rozmówców użył sformułowania geniusz fizyki politycznej. Oczywiście to jest geniusz na miarę polską, tak bym powiedział. Natomiast na pewno na przestrzeni ostatnich 30 lat, i tu się z profesorem Dudkiem zgadzam, takich polityków było może w Polsce 4, może 5, jak Kaczyński. Tak? Czyli to był Wałęsa na pewno, który był niesamowitym talentem politycznym, tylko zabrakło mu pewnie i wykształcenia, i doboru ludzi. Kwaśniewski po części, Leszek Miller-Tuski, to jest właśnie Jarosław Kaczyński. Na pewno jest strategiem, ale to też nie jest tak, że on nie ulega emocjom, bo on ulega tym emocjom, ulega podszeptom. Tam na przykład w 2015 roku też to jest w książce opisane, kiedy kampania Dudy już wchodziła w fazę taką, że rzeczywiście te sondaże zaczęły iść w górę i nagle przybiegł Jacek Kurski do Kaczyńskiego i mówi, że jest do bani i trzeba wszystko zmienić. Ale kontynuując wątek Jacka Kurskiego, którego też odejście opisujesz w książce, znaczy jak doszło do jego odejścia ze stanowiska prezesa TVP, to jest dowód na co? Na to, że znaczy to, w jaki sposób się odbyło i dlaczego Kaczyński zwolnił Kurskiego. Czy to jest dowód na to, że Kurski z punktu widzenia PiS-u zarządzał TVP dobrze, czy nie zarządzał? Dobrze zarządzał. Pewnie, że dobrze. Tam, gdzie TVP jest teraz, to jest efekt jego pracy. A jednak Kaczyński go wyrzucił bez mrugnięcia okiem, bo jedna pani go nagrała, tam człowiek no, tej pani. No to nie jest taka jedna pani. Ja rozumiem, ale na koniec Janina to jest ta pani, co mu przynosi witaminy, tak? To, że ona jest w zarządach kilku spółek. Niektórzy też go ubiera. Ale pożyczyła mu też 200 tysięcy złotych wtedy, kiedy potrzebował zrobić w domu swoim właściwie salę szpitalną dla matki. Mówiła pani GOS oczywiście, ale, no dobrze, ale to jest dowód na co, że on jest strategiem, czy że dobrze analizuje sytuację? No jest i strategiem, i jest małostkowym człowiekiem. To wszystko w jednym trochę, prawda? Czyli jakby Kurski położył ileś zasług, prawda? Robił robotę z punktu widzenia PiS-u doskonałą. Czyli utwardzał ten, umacniał ten twardy elektorat. Aczkolwiek wiesz, to też była suma. No, Kurski już też irytował wielu ludzi, tak? To jest, prawda. Wiesz, to jest tak, jak był taki film Sztos, prawda, o cinkciarzach. I tam jest rozmowa dwóch cinkciarzy i jest pytanie, no dobrze, a jak oni używają sformułowania, przepraszam, wyjebany, czyli jakby oszukany. I jeden drugiego pyta, no dobrze, a co jest jak spotkasz tego wyjebanego na mieście? No, mówi, no robię zwroty, a jak, no dobrze, i ten kontynuuje, no dobrze, tylko że potem jest tak, że coraz więcej tych wyjebanych chodzi po mieście i ciśnienie wzrasta. I mam wrażenie, że tutaj już też ciśnienie wzrosło do tego stopnia, że już Kurskiego, że Kaczyński chyba wykorzystał ten pretekst, chociaż to nie był taki pretekst, dlatego że tam Kurski, bo chodziło o to, że Kurski zwolnił dyrektora TVP Łódź zaufanego człowieka Janiny Goss, ponieważ Janina Goss podobno lubi młodszych, zadbanych panów, tak platonicznie oczywiście, z kobieta 80-letnia, zwolnił tego człowieka i pojechał do Łodzi ogłosić to w ośrodku TVP Łódź Kurski i został nagrany i podobno niepochlebnie, nie w tym sensie niepochlebnie się wypowiadał o prezesie, że prezes jest głupi, tylko powiedział coś takiego, coś gorszego właściwie. Że nawet jeśli prezes Kaczyński kazałby mi go przywrócić do pracy, to on tego nie zrobi. No i to już był koniec.
Ja muszę powiedzieć, że ja ciągle czekam na książkę o Jarosławie Kaczyńskim, która by nam pokazała go w pełnym świetle. Być może to jest pomysł na kolejną książkę dla ciebie. Już parę książek było. Ale moim zdaniem fenomen tego człowieka nie został uchwycony na razie. I my ciągle tak naprawdę nie bardzo wiemy, jak on funkcjonuje. Mówisz o tym, że wszystko wie. Użyłeś takiego sformułowania przed chwilą, że no jest oderwany trochę rzeczywistości, ale wszystko wie, co się dzieje. I ja postawię tezę, powiedz mi teraz, że nie mam racji. Na temat tego, co się dzieje poza Polską, również w relacjach Polski z innymi krajami, on nie ma pojęcia żadnego. On nie, ja już nie mówię o tym, czy się zgadzamy z jego poglądami, czy nie. Ja mówię o tym, że on nie wie, co się dzieje w Unii Europejskiej, nie rozumie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. To jest prawda. W Rosji to samo, w Ukrainie to samo, no w Niemczech to już wiadomo, nie ma Jeden z byłych już ministrów powiedział mi kiedyś, że słyszał, jak Kaczyński powiedział, że jeżeli Polska zacznie wpłacać do budżetu unijnego więcej niż zacznie z niego brać, to trzeba będzie wyjść z Unii. Znaczy, to świadczyło o dwóch rzeczach, że prezes nie zadaje sobie kluczowego pytania pod tytułem to, jak to jest, że kraje takie jak Holandia czy Szwecja, które wpłacają więcej do budżetu unijnego, cały czas w niej są. No, chodzi o ten wspólny rynek, a niekoniecznie o te dopłaty. No i potem ta antyunijność się u niego pogłębia. Dlatego ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. A jak słuchasz na przykład tej retoryki antyniemieckiej, co prawda w niej się teraz specjalizuje minister Ziobro, mam wrażenie, że suwerenna Polska na czołgu jedzie do Berlina teraz, ale czy jak słuchasz na przykład tych wypowiedzi właśnie antyniemieckich, to uważasz, zapytam jeszcze jedną rzecz, jak widzisz prezesa w kościele na kolanach w czasie mszy, to uważasz, że to jest szczere, czy to jest polityka? Ludzie, którzy go znają i znali też drugiego brata, mówili, że bracia w młodości nie byli wcale kościółkowi. To się u nich zmieniło z wiekiem. Podobno u Jarosława Kaczyńskiego to się zmieniło szczególnie po katastrofie smoleńskiej, ale nie wiem, na ile aspekt samej wiary jest tam istotny. Jakby Jarosław Kaczyński też uznał, że bez kościoła, bez tej odnogi ludowo-katolickiej nie będzie w stanie rządzić. Po prostu. Znaczy, że nie sięgnie po ten rząd dusz, na którym mu zależy. Natomiast a propos tej antyniemieckości, to akurat nie jest nic nowego u prezesa. Prezes był zawsze antyniemiecki. To można by próbować tłumaczyć, dlaczego. No, wychował się w powojennej Warszawie, jest urodzony w 1949 roku. Prawda, rodzice, matka w powstaniu. I ja pamiętam za czasów pierwszych rządów PiSu, i tu znowu wracamy do Jacka Kurskiego, że kiedy była dyskusja, już nie pamiętam dokładnie o czym, chyba zmiany traktatów unijnych, Jacek Kurski, albo osobiście, już teraz nie pamiętam, tu może są jeszcze koledzy z TVP, którzy ze mną pracowali, może to pamiętają, montował orędzie Lecha Kaczyńskiego wówczas, bardzo głęboko antyniemieckie, nawiązujące jeszcze do czasów faszystowskich i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby w retoryce PiSu to nie jest nic nowego, natomiast no widzimy, że to się też pogłębia, zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie. Tak? No jakby tutaj ewidentnie to się jeszcze nakręciło. No jakby PiS też próbuje wykorzystać też błędy w polityce niemieckiej, no ale to już byśmy musieli wchodzić w zupełnie inną dyskusję. Proszę bardzo, tutaj pani. Proszę. Kamil, powiedz, bo mówiłeś o tym, że jak już chciałeś tam w kwietniu, w maju jeszcze kogoś dopytać o coś, jak już wcześniej rozmawiałeś, a miałeś takie sytuacje, że ktoś do ciebie zadzwonił i w tym właśnie kwietniu, maju ci powiedział: panie Kamilu, wie pan co, ja się zagalopowałem w listopadzie, jakby pan to mógł wycofać. Nie, nie, absolutnie nie, miałeś nie było takiej sytuacji. Miałem wrażenie, że moi rozmówcy z wypiekami na twarzy czekali na tę książkę. To wracając jeszcze do poprzednich rządów i do Platformy, i do wcześniejszych SLD, wspomniałeś też o Leszku Millerze. Czy jak patrzysz na te kulisy polityki, to uważasz, że polityka dzisiaj jest gorsza, czy ona zawsze tak wyglądała? I te personalia, to co wspomniałeś, ta zasada, że największym wrogiem jest oczywiście ten, który obok mnie jest na liście wyborczej, to jest największy mój wróg, zwłaszcza ten, który jest wyżej ode mnie. Czy to zawsze tak jest pewnie, i wszędzie? Pewnie no, schematy się powtarzają, prawda? Natomiast wiesz, no ja, tak jak mówię, ja pracuję od 18 lat dopiero. No, ale wiesz, no, są koledzy dziennikarzy,
na rynku cały czas aktywni, którzy zaczynali na początku lat 90., kiedy się chodziło w krótkich spodenkach do Sejmu i właściwie paliło się na korytarzach i można było wejść właściwie wszędzie, w kuluary. Chociaż ja pamiętam czasy, kiedy się wchodziło w kuluary sejmowe, czyli w bezpośrednie zaplecze sali plenarnej Sejmu, czyli jak politycy... A, no, widzisz, tutaj Michał pamięta jeszcze inny czas, ale w których ty mówisz... A, to ty mówisz o czymś innym. Ale jako dziennikarz liczyłeś te głosy? Ty liczyłeś głosy jako dziennikarz? Urny, tak? A, ale nie byłeś w komisji skrutacyjnej. A, no w tym sensie, okej. Okay. No dobra, no ale jakby to też świadczy o tym, że wiesz, to każdy ma swoją perspektywę. Ale a propos dostępu dziennikarzy do Sejmu, no to obecna władza ograniczyła bardzo ten dostęp. Znaczy polityka w ogóle, polityka w Sejmie, jakby robienie polityki w Sejmie się skończyło. Ale ono się skończyło moim zdaniem gdzieś w 2007 roku właściwie, wtedy kiedy Tusk wygrał, jakby Platforma wygrała i jakby polityka się przeniosła bardziej do kancelarii premiera niż do Sejmu. Polityka była w Sejmie właśnie w tych takich okresach, kiedy PiS na przykład nie miało większości i musiało klecić większość z Samoobroną i z Ligą Polskich Rodzin. No, a teraz no to już w ogóle nie mówimy, znaczy polityki w Sejmie nie ma, tak? No, polityka jest w tym momencie maszynką do głosowania. Jest trochę lepiej w ciągu ostatnich 4 lat, bo opozycja kontrolowała Senat, więc nie było już takiej po prostu, no nie było takiego przemiału, prawda, że właściwie w kilka godzin można było zrobić ustawy, teraz to już jest niemożliwe, dzięki czemu parę rzeczy udało się opozycji też zablokować, parę złych rzeczy, no mówię na przykład o wyborach kopertowych. Mówisz o tym parlamencie, czy zgadzasz się z tezą, że parlament nie pełni w tej chwili żadnej roli nadzorczej nad władzą wykonawczą? Oczywiście, że nie. No poza jakby Senatem, ale Senat też ma bardzo, bardzo ograniczone uprawnienia. Właściwie ma rolę tylko hamującą. I to, że jak słyszymy dzisiaj, że Senat powoła komisję, która ma się zająć rosyjskimi wpływami, czyli powoła takie lustrzane odbicie tego, co jest w Sejmie, no to właściwie ta komisja nie ma żadnych uprawnień. Będą mogli zapraszać ludzi, a nie wzywać, tak? No komisja śledcza sejmowa ma uprawnienia bardzo konkretne i działa zgodnie z kodeksem postępowania karnego, może kierować wnioski do prokuratury i tak dalej, i tak dalej. Natomiast absolutnie, no weźmy pod uwagę na przykład to, co się dzieje, komisja do spraw służb specjalnych. Oczywiście posłowie nie mogą mówić, co tam się dzieje, no ale wiewiórki twierdzą, że to już jest kompletna fikcja. No już pomijam, że to kiedyś było jeszcze rotacyjne przewodnictwo komisji, że jakby posłowie również z opozycji mogli tą komisją kierować, bardzo szczególną i ważną komisją do spraw służb specjalnych. Pegasus już nikt nie pamięta, ta historia, nic się nie wydarzyło w tej sprawie. Jeszcze jak pamiętasz, minister Kamiński na początku opublikował listę dziennikarzy, którzy byli podsłuchiwani przez poprzednią Byłeś władzę. Byłeś na tej liście, byłem na tej liście. Nic się nie wydarzyło nie, w tej sprawie. Z tego co pamiętam, śledztwo zostało umorzone, ale chyba zostało wszczęte na nowo potem. Ja byłem przesłuchiwany w prokuraturze w Krakowie w tej sprawie. Ale może było tak, że po prostu nie byliście podsłuchiwani. Ale nikt nas o tym też nie poinformował. Okay. Wiesz, jakby minister z trybuny sejmowej poinformował, że poprzednia władza podsłuchiwała. To minister z trybuny sejmowej też poinformował, że Platforma w jednej spółce kupiła złotego Mercedesa. Ktoś jego zarząd był zielony, więc to mniej więcej myślę, że tak. Ale to jest taka choroba, nazywa się daltonizm. To już nie jest coś, to jest... Czy rozmawiałeś ze swoimi rozmówcami o wyborach nadchodzących i czy zadawałeś im jedno pytanie? Bo ja rozumiem ich strach przed tym, jak utracą władzę. To jest dla mnie oczywiste, że oni walczą o życie. Natomiast czy pytałeś ich o to, czy ich zdaniem to będą naprawdę demokratyczne wybory, czytaj wolne? Czy oni uważają, że... Czy PiS uważa, że demokracja w Polsce ma się dobrze i nic się złego nie dzieje, bo po prostu opozycja nie potrafi wygrać wyborów? Właśnie to były takie momenty, kiedy... Ponieważ jakby ja zaznaczałem właśnie, że rozmawiam anonimowo, więc nie musimy się posiłkować przekazami dnia, ale wtedy już miałem wrażenie, że w pewnym momencie tak te przekazy dnia mimo wszystko gdzieś tak głęboko siedzą, że już zaczynały wchodzić. Dlatego też, bo wydawcy też mieli pomysł, żeby był cały rozdział podsumowujący w ogóle rządy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast okazało się, że to wychodzi bardzo słabo, dlatego że ci ludzie nie są w trybie podsumowań. Jakby oni nie czują, że oni kończą coś. Być może nie kończą, tak? O tym się przekonałem 15 października. Natomiast
przy okazji być może dyskusji o Trybunale jakieś takie wątki się pojawiały, ale rzeczywiście tu się znowu często włączały te przekazy dnia i to było nudne i mnie to też nudziło, powiem zupełnie szczerze, tak? Wiesz, bo zastanawiam się, bo wiesz dobrze, że czasami rozmawiamy z politykami PiS-u, którzy prywatnie mówią co innego niż publicznie mówią. I czasami to jest naprawdę szokujące, jak bardzo inne rzeczy mówią. I zastanawiam się właśnie, bo no ja mam takie przekonanie, że te wybory nadchodzące nie są demokratyczne, że nie spełniają definicji demokracji w pełni, częściowo spełniają. I zastanawiam się, czy ktoś z nich miał taką refleksję właśnie, że coś się niszczy w Polsce, być może nieodwracalnie, być może tego się nie da odwrócić przez pokolenie potem albo przez dwa pokolenia. Nie pamiętam. Nie, no mówię zupełnie serio. Pewna refleksja się pojawiła przy okazji rozmowy o spółkach Skarbu Państwa, kiedy jakby moi rozmówcy opowiadali mi o różnych mechanizmach, które w tych spółkach funkcjonują. Tam się mała refleksja momentami pojawiała, ale w tych takich sprawach, nazwijmy to meta, to nie, oni nie uważają, że oni łamią prawo, tak? Oni uważają, że wszystko jest generalnie lega artis, tak? A jeżeli robią coś złego, to poprzednicy robili dokładnie to samo. Więc no to tak jak na przykład no mamy sytuację, że Julia Przyłębska gości na kolacyjkach Jarosława Kaczyńskiego. To PiS zawsze wyciąga to słynne nagranie, kiedy profesor Rzepliński i profesor Strzembosz wychodzą z budynku, w którym znajduje się siedziba Platformy i idą z politykami Platformy do Sejmu, w ogóle wyłączając kontekst tego całego wydarzenia. A ja mogę opowiedzieć, jaki był kontekst, dlatego że to nagranie się pojawia w wiadomościach bardzo często, prawda? Że to jest dowód na to, że sędziowie spiskują z opozycją. Miało się odbyć w Sejmie publiczne wysłuchanie publiczne którejś z tych kolejnych nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Był straszny upał wtedy i przyszła delegacja sędziów zaproszona przez klub właśnie Koalicji Obywatelskiej i stała przed drzwiami. Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, nie chciał ich wpuścić. A ponieważ był straszny upał, a to są ludzie już nie młodzi, to nie wiem, czy Schetyna wtedy to zaproponował, dobrze, to chodźmy do Czytelnika, bo jakby siedziba Platformy jest w budynku Czytelnika i tam jest klimatyzacja i tam po prostu usiądziemy. Jakby taki jest kontekst tej sytuacji, natomiast jakby jest to przedstawiane tak, jakby oni tam spiskowali, nie wiadomo co robili, prawda? Nie, to miało być wysłuchanie publiczne, natomiast no to oczywiście w wiadomościach się nie pojawia. Proszę bardzo. Czy w kontekście nadchodzących wyborów rozmówcy, no zakładając najbardziej defetystyczną wizję, czyli PiS wygra w obu izbach parlamentu, czy mają już jakieś przewidywania, w którą stronę to dalej pójdzie? To znaczy był już SN, było TK, była prokuratura. Czy teraz nastąpi taka mocno na przykład antyunijna narracja, czy za co się zabierze PiS? No ja myślę, że tak, że teraz już tak, zwłaszcza, że pamiętajmy, że no mamy kontekst finansowy, tak? Cały czas nie otrzymaliśmy dużych pieniędzy z Brukseli, pieniędzy, które już inne kraje wydają na konkretne projekty. Zresztą PiS-owcy są przekonani, że dzień po wyborach wygranych przez PiS Bruksela te pieniądze wypłaci. To samo jest z TVN-em. Ja przypominam, że wiosną się kończy duża koncesja dla dużego TVN-u. PiS-owcy są przekonani, że po wzięciu trzeciej kadencji Amerykanie już nie będą bronili TVN-u. Więc myślę, że się można spodziewać rzeczy jak najgorszych. Oczywiście, jeżeli PiS będzie miał samodzielną większość, jeżeli jej nie będzie miało, no to pytanie, kto będzie partnerem PiS-u. Czy to będzie Konfederacja albo część Konfederacji? No, kto... To jest ciekawa reakcja. Chociaż ja uważam, że akurat lepszym partnerem dla PiS-u byłby PSL albo resztki PSL-u. Jeżeli wejdą do Sejmu. To jest inna historia, no ale to już panowie tutaj zagrali w rosyjską ruletkę. Proszę bardzo. Super. No, ja mam takie pytanie, bo to już nazwisko raz tutaj padło. A ja mianowicie mam pytanie, o co chodzi z Łukaszem Mejzą? Jakby, dlaczego on jest na tej liście? Co potencjalnie zyskuje?
o co chodzi? Bo ja kto, nie rozumiem. Kto zyskuje? No właśnie, no jakby o co chodzi z Łukaszem Mejzą? Dlaczego on się znalazł na tej liście wyborczej? Dlaczego nie został jakby spuszczony w niebyt, no? Nie no, znaczy, sorry, no ale ja to akurat, to znaczy, powiem szczerze, ja zakładałem, że go mimo wszystko nie będzie, ale też jeszcze zanim pojawiły się te wszystkie materiały na jego temat, to on miał w ogóle odpisaną dwójkę na tej liście, tak? No potem oczywiście to już było nie do utrzymania, oni go wcisnęli gdzieś w środek listy, 11, ale dla niego to może być biorące miejsce, dlatego że on nie wychodzi z TVP. Ale to... rozumiem, pytanie jest, po co PiS-owi ten Mejza na liście? Mieliby problem z głową, jakby go wyrzucili. Ale zobacz, no to też, jaki byłby to sygnał dla tych potencjalnych przechodzących do PiS-u, gdyby im brakowało po 15 października kilku głosów do większości, tak? No to sygnał byłby taki, dobra, to my cię teraz bierzemy, ty głosujesz z nami, media cię zaatakowały, no to musieliśmy cię zdjąć z funkcji, którą ci obiecaliśmy, czyli bo on był wiceministrem sportu, bo już dzisiaj mało kto pamięta. A po wyborach i tak się ciebie, przy okazji kolejnych wyborów i tak się ciebie pozbywamy. To znaczy sygnał byłby taki, że nie opłaca się podejmować jednak no pewne ryzyko też polityczne i przechodzić na drugą stronę, więc jakby w tym sensie, już pomijając jakby obrzydliwość całą tej postaci, w ogóle jest to człowiek kompletnie bez właściwości, bez poglądów. To jest, i właśnie to jest, ja też uważam, że jakby to jest jakby kwintesencja bezpartyjności w Polsce. No to jakby bezpartyjność w Polsce kończy się w partii, która jakby umacnia system partyjny w Polsce tak, jak nikt tego nie zrobił na przestrzeni ostatnich 30 lat. I to jest też zresztą no przykład Pawła Kukiza, prawda? No pierwszy antysystemowiec dzisiaj ląduje jako jedynka na liście PiS-u w Opolu i on nadal uważa, że PiS realizuje jego postulaty. Znaczy to jest w ogóle... Znaczy nie zrealizował ani pół postulatu. Jeżeli ktoś zrealizował na przestrzeni ostatnich dwóch dekad postulaty Kukiza, nie wiem, to była Platforma, która wprowadziła jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, trochę obcięła finansowanie partii z budżetu, ale PiS... Natomiast no, ja nie wiem, jak Kukiz sobie to tłumaczy, natomiast no, jakby to nie jest już mój problem. Zresztą no, widzimy, no, on dostał parę milionów złotych na swoją fundację. Twierdzi, że będzie robił dobre rzeczy. No. Nie mówił dla kogo, powiedział tylko, że dobre rzeczy, tak? Czy uważasz, że on wejdzie do Sejmu? Z jedynki oczywiście. Znaczy, będąc jedynką z PiS-u, no, nie sposób nie wejść, tak? No, to w małych komitetach to jest możliwe, prawda, że się nie wejdzie. Jak ktoś ma 9%, no to tam może być tak, że połowa jedynek nie wejdzie, czy nawet więcej, ale z dużego komitetu to absolutnie w wyborach do Sejmu, no bo w wyborach europejskich zdarzało się, że jedynki nie wchodziły. Na przykład Marian Krzeklewski, słuchaj, który startował w 2009 roku z Platformy, z Podkarpacia właśnie do Europarlamentu, nie wszedł z jedynki. Weszła dwójka, Elżbieta Łukasiewska, która była bardzo mocno osadzona na Podkarpaciu, ale no, jakby to są zupełnie inne wybory. Tam się wybiera 50 kilku kandydatów, a nie 460. To tym bardziej pytanie o Kukiza na jedynce jest jeszcze ciekawsze niż o Mejzę, bo Mejza jest jednak na 11 miejscu i PiS powie, że jak Mejza wejdzie, no to powie, wywalczył sobie, wyborcy mu zaufali. Kukiz z jedynki może z rozbiegu wejść. Prawdopodobnie, tak jak sam powiedziałeś, niewiele musi robić i tak wejdzie do Sejmu. To po co PiS-owi Kukiz na jedynce, na liście? Wiesz co, no, to jest też jakby spłacanie pewnych długów, dlatego że zwłaszcza to było istotne dla Morawieckiego, dlatego że prawda jest taka, że w dużej części Kukiz na listach PiS-u to jest zasługa Morawieckiego, dlatego że rok temu była taka historia zresztą opisana w mojej książce, więc nie będę tam się zagłębiał w szczegóły. Natomiast była historia, że rzeczywiście Morawiecki był bliski utraty funkcji. I uratował go wtedy Kukiz, bo Kukiz, który też miał swoją historię niełatwych relacji z Morawieckim, przypomnę, że no, Kornel Morawiecki wszedł do Sejmu z list Kukiz 15, a potem wyszedł z tego klubu i Kukiz miał do Morawieckiego to pretensje. Natomiast Kukiz rok temu powiedział Kaczyńskiemu, że on nie zagłosuje za, to znaczy może inaczej, Morawiecki może się podać do dymisji, ale on nie zagłosuje za kolejnym premierem, bo przypomniałem, że jeszcze musi być wotum zaufania dla nowego premiera, więc i Kukiz uratował Morawieckiego, więc no, to jest spłacanie politycznych długów. Oczywiście sam Kukiz, ponieważ no, 2-3 głosy w tej kadencji ważyły bardzo dużo, właściwie został już sam. No jest poseł Sachajko, który dostał biorące miejsce z okręgu chełmskiego. Jest pan Żuk z Dolnego Śląska,
ale Cookies podobno wie, że Żuk z nim będzie tak długo, jak on będzie przy PiS-ie, dlatego że sam Żuk ma bliskie rodzinne relacje z Morawieckimi. Więc gdyby miał wybrać Kukiza albo Morawieckich, to wybierze Morawiecki, czy Morawieckiego już w tej chwili. Natomiast też Opole w ogóle jest specyficzne, dlatego że tam jest bardzo duży, bardzo skonfliktowany wewnętrznie jest obóz prawicy w Opolu, bo tam mamy takie tuzy jak Janusza Kowalskiego, Kamila Bortniczuka, który już teraz będzie jedynką z Płocka, Marcina Ociepę, wiceministra obrony. Do tego jeszcze dochodzą dwie bardzo aktywne panie posłanki, bardzo lokalnie i tam nie było jakby naturalnej jedynki, która mogłaby pogodzić wszystkie te frakcje, no to Kukiz był idealny do tego. Proponuję, żebyśmy ostatnie pytanie zadali, bo wiem, że też państwo... To może ja zapytam, bo mam mikrofon. W odpowiednim momencie go przejąłem. Kamil, jeżeli tych wszystkich rozmówców, których wywiadowałeś, jeśli tak mogę powiedzieć, pytanie może naiwne, uznać za 100%, jaka część z nich wierzy w to, co robi? W co? Wiesz, no, bo to jest... politykę, wypowiada się... Jaka część z nich wierzy w to, co robi? Po prostu? Wiesz, no to zależy co, czy jakby... Ja nie wiem, czy to jest już kwestia wiary teraz. Być może na początku kariery politycznej to jest kwestia wiary, no potem to już jest kwestia być może osiągnięcia pewnych pozycji, pewnych urzędów, a na koniec to już jest kwestia po prostu utrzymania się w Sejmie. Czyli nic. Więc tych, nie wiem, czy wiesz, no to jest dosyć trudne pytanie, prawda, bo ja też, duża część na pewno polityków PiS-u uważa, że są winkeleridami narodów, tak bym to ujął. Wierzą w jakąś swoją misję, oni wierzą, że tak jak prezes chciał być kiedyś emerytowanym zbawcą narodu, tak ja mam wrażenie, że u nich ten aspekt też polityczny, do tego aspektu politycznego jest dodany ten aspekt właśnie tej misji dziejowej. W to wchodzi jeszcze być może religia, wiara, prawda, bo podobno kiedy Kaczyński rozmawiał z Gowinem i to była jedna z ich ostatnich rozmów, kiedy Gowin już żegnał się z rządem, Kaczyński zadał mu pytanie, słuchaj, ale naprawdę chcesz iść do tych lewaków? Przecież oni będą burzyć kościoły. I myślę, że to jakby to jest clue. Natomiast jak to wygląda, to pewnie trzeba by spytać. Na przykład jest wielu ludzi, którzy zapisało się do PiS-u po 2015 roku. Przecież ta partia miała kilkanaście tysięcy członków, a w szczytowym momencie, nie wiem, 2-3 lata temu miała tych członków około 40 tysięcy, ponieważ to jest partia władzy. Więc ilu z nich wierzy w to, co robi? Wierzy w siebie i w swoją przyszłość. To na pewno. A w jakąś ideę to... To już nie będę pytał, czy wierzą w to, co mówią. Dobra, dziękuję bardzo. To panowie podnieśliście równocześnie ręce, to oczywiście bardzo proszę. Słychać. Ja pana słyszę, ale nie wiem, czy w transmisji to słychać. Rozmawiając pan z politykami PiS-u, ma pan jakiś ogląd względem tego, jakie grupy socjoekonomiczne oni reprezentują i czy reprezentują tę grupę w Polsce dobrze? Nie rozumiem, chyba nie zrozumiałem pytania. Jaką według pana, pan miał wgląd w każdego polityka twarzą w twarz wielu, jaką oni zwykle grupę socjoekonomiczną reprezentują i czy reprezentują dobrze? Kim są ci politycy, tak? To o to pan pyta. Moja teza jest taka, że bo jest, widzę takie, się nie interesuję polityką polską za bardzo, nie oglądam tego, oglądam zagraniczną politykę bardziej, ale co nie patrzę, to strasznie jest takie łypanie takie na PiS, które mi się wydaje takie dziwne. Oni się jakoś próbują bronić z tym i bardziej widzę tej różnicy w wykształceniu i sposobie myślenia. To pewnie te osoby, które łypią, są bogatsze, bardziej wykształcone, a te osoby z PiS-u są bardziej biedniejsze, mniej wykształcone. Pan, może inaczej, pan pyta, kto głosuje na PiS, tak? Kim są te osoby, które reprezentują PiS i czy dobrze reprezentują interes tych osób? To jest dosyć trudne pytanie. To znaczy, no bo to jest ważne, ponieważ w mojej tezie te osoby zwykle nie mają możliwości elokwentnego wypowiedzenia swoich interesów. Dlatego to jest interesujące dla mnie. Ale kto? Elektorat PiS-u.
Pytanie jest o wyborców PiSu. Kim są wyborcy PiSu? Ale my to dosyć dobrze wiemy, kto kim jest grupa reprezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość. My dosyć dobrze to wiemy, dlatego... Czy to są też oni sami, czy... Bo to jest takie, że oni są w sumie z podobnej grupy. To nie może być inaczej. Czy są dobrymi reprezentantami grup, które na nich głosują? Częściowo tak. Oczywiście, że częściowo tak. Ale boję się, że nie przeczytali, to czy oni by potem na tych ludzi jeszcze zagłosowali? Bo z książki się jakby... Myślę, że tak, bo... Wiesz, no jakby to pewnie Sławek Sierakowski, który napisał świetną książkę o PiS-ie, by pewnie jakby lepiej odpowiedział. Jakby są różne grupy wyborców PiS-u. Jest duża grupa wyborców socjalnych, jest grupa wyborców PiS-u, którzy głosują na PiS, ponieważ zawsze uważali, że Kaczyński miał rację. Ale kim... Teraz się domyślam, trudno... Ja też mam, znaczy, bo mogę panu powiedzieć, kim są wyborcy PiS-u. To o tym mogę panu powiedzieć. Na przykład, ilu jest ludzi z wyższym wykształceniem w PiS-ie. No jest, myślę, że jest mniej niż w innych partiach, ale też to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma. Jest na pewno mało profesorów w PiS-ie, dlatego też Jarosław Kaczyński ma słabość do profesorów, ponieważ jest ich tak mało. I zawsze profesorowie w PiS-ie byli szczególnie dopieszczani. To też pewnie wynikało z pewnego kompleksu samego Kaczyńskiego, który nie zrobił kariery naukowej, mimo że zrobił doktorat. Natomiast generalnie w pewnym sensie ogólnym oni są jakąś emanacją grup, które reprezentują. No ale to jest jakby też uproszczenie, bo to by trzeba, nie robiłem, powiem szczerze, takich badań. Na przykład jest taki człowiek, który bardzo bliski współpracownik prezesa Kaczyńskiego, Leonard Krasulski, pewnie wielu osobom nic to nazwisko nie powie, ale to jest człowiek, który no, deklaruje, że ma średnie wykształcenie, prawdopodobnie ma podstawowe. Miał wyrok za jazdę po pijanemu, ale jego największą zaletą jest to, że zawsze był z prezesem. Od 1989 roku organizował mu kampanię pierwszą, ponieważ Kaczyński był senatorem z Elbląga w 1989 roku. I on zawsze z nim był. I on zawsze dostanie pierwsze miejsce na liście. Tak jest zresztą i w tych wyborach. Mimo, że człowiek nie ma wykształcenia. On zresztą ma problem z mówieniem po polsku. Naprawdę, jakby usiadł naprzeciwko pana i z panem próbował rozmawiać, to myślę, że miałby pan problem ze zrozumieniem jego. Polecam tą książkę Sadury Sierakowskiego. Myślę, że tak, no są wyborcy też cyniczni, prawda? Oni zrobili największe badania w historii Polski na temat tego, kim są wyborcy PiS-u i wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepsze opracowanie na ten temat. Ale jeszcze pytanie, czy ci wyborcy PiS-u dobrze reprezentują interes tych osób, które na nich głosują? To się dowiemy 15 października dokładnie. Myślę, że no, na pewno, czy rzeczywiście znowu ta grupa, która głosowała przez ostatnich 8 lat. Myślę, że z punktu widzenia interesów tej grupy to tak. I naprawdę ostatnie pytanie, bardzo proszę. Jednym z pierwszych polskich dziennikarzy, którzy postanowili spenetrować środowisko polityczne Jarosława i Lecha Kaczyńskich, był Witek Krasucki, który na początku lat 2000 przygotował dla TVP taki reportaż Dramat w trzech aktach. Zresztą notabene nigdzie go nie można odnaleźć w sieci, on nie istnieje. I Witek wtedy zajął się sprawą finansowych podstaw Porozumienia Centrum. Pewnie wiesz, że tam w grę wchodziły pieniądze z NFOZ-u, PiS temu stanowczo zaprzeczał. Generalnie... Telegraf. Tak jest. Wyłaniał się tam taki obraz struktury mafijnej, takiej sekciarskiej, która nie ma jasnych struktur finansowych. I pytanie jest takie, czy udało ci się w tej książce, ja należę do tej grupy, która jeszcze nie przeczytała tej pozycji, czy udało ci się odpowiedzieć na pytanie o te pierwsze lata Porozumienia Centrum, podstawy finansowania? Nie, znaczy powiem szczerze, to aby ten aspekt jakby jest mi osobiście jakoś tam znany. Zresztą też powstały książki, na przykład Partia i Spółki też jest taka... Pytam o to, bo to nie. Jest taka największa kulisa. Tak, ale ja się skupiałem, wiesz co, oczywiście tam były nawiązania do historii wcześniejszych, ale generalnie
skupiałem się na okresie 2015, 2020, 2023, więc wiesz, ty mówisz o porozumieniu centrum. Tam jest wątek pod tytułem tworzenia nowych spółek srebrna, prawda? Też o to pytam, bo spotkałem się kilka lat temu ze Stanisławem Kostrzewskim, z byłym już skarbnikiem PiS-u. Kostrzewski mi powiedział na pytanie, czy ujawni te finanse. Mi powiedział, wie pan, ja bym się rozpuścił w kwasie, prawdopodobnie zniknął któregoś dnia, gdybym to ujawnił. To też jest dowód na to... Ja się w ogóle dziwię, że Kaczyński zgodził się, żeby on odszedł. On mi sugerował, że odszedł na warunkach, że już nigdy nikomu nic nie powie o finansach PiS-u, dlatego odszedł bezpiecznie i żyje sobie gdzieś tam w ukryciu. Ale temat jest. Finansów PiS-u w ogóle, bo to nie jest tylko srebrna, to jest cała sieć różnych zależnych stowarzyszeń i fundacji, które działają gdzieś obok i są finansowane przez kogoś. My nawet nie wiemy teraz, ile tych stowarzyszeń i fundacji jest, bo one powstawały właśnie, w ostatnich latach, a mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach powstało ich szczególnie dużo. Bo ty się, jak rozumiem, pochyliłeś nad kulisami politycznymi tej organizacji, ale ta strona... Nad mechanizmami podejmowania też decyzji, no, prawda? Tak. Sfera finansowa, ona gdzieś tam jest przy okazji właśnie kwestii dotyczących właśnie Villa Plus się pojawia. Tylko to jest rozdawanie publicznych pieniędzy, ale mówimy tak o takim finansowaniu tej organizacji no, w sposób niejawny i dziwny. Ja na przykład słyszałem, że jedna z dziennikarek, która też pracowała w tej samej instytucji, w której pracowaliśmy, potrafiła u bardzo znanej malarki, która obecnie u bardzo znanej malarki zamawiać obrazy każdego miesiąca za 300 tysięcy złotych i płaciła za nie gotówką, przychodziła z reklamówką. Znamy tę. Ale ja znam tę. Słyszałem ostatnio jeden człowiek, który związany z PiS-em, który ostatnio objął dość ważną funkcję, ale nie wprost w instytucji rządowej, podobno też jest fanem bardzo dobrego malarstwa. Ale jeżeli pytasz o to, to jakby ten aspekt, wiesz, podstaw finansowania sięgając do lat 90. Początku finansowania i teraz tej obudowy finansowej, no bo to jest taka... Ale wiesz co, tylko że tak naprawdę o tym, to my będziemy mogli zrobić książkę za moim zdaniem, jeżeli PiS straci władzę. Jeśli w ogóle. Tak, bo teraz mamy też ograniczone możliwości w ogóle dostępu. Teraz, no dlaczego Dariusz Joński i Michał Szczerba zrobili taką karierę w ostatnich latach, tak? Dlatego, że mają uprawnienia jako posłowie kontrolne. Urzędy nam, dziennikarzom, już prawie w ogóle często nie odpowiadają na żadne pytania. Tak, to prawda. Dostęp do informacji publicznej przestał istnieć w Polsce generalnie. To jest absolutnie prawda. Musimy kończyć. Wiem, że państwo chcecie, żeby podpisał autor książkę, do czego serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo, Kamil, ci za spotkanie. Dziękuję